Witam bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i mamy nowy sklep. Jest lotnia, trzy skiny, aż trzy skiny i zbierak. I miałem nadzieję, że nie będzie nowego sklepu, w sensie nowych skinów, ponieważ na szóstą mam do pracy, jest godzina 2:10 już, no. 2:10 i muszę dla was nagrać odcinek. I teraz tak, mamy śledczą, to jest nowy skin, babeczka. Mamy prywatnego detektywa oraz mamy Noira. Czyli trzech detektywów, tak? To jest zestaw czarny kryminał. Młoda ma głowę na karku. Sprawą zajął się detektyw. Infiltruje szemrany półświadek wykrzywionych wież. No to spoko. I teraz tak. Adnotacja, bo widziałem na streamie u Nexe, że Nexe kupił sobie tego skina i tego skina. Ja chciałbym mieć bardzo babeczkę, dlatego kupuję babeczkę i kupię detektywa. Kupię detektywa ze względu na to, że jeżeli chcecie zobaczyć tego trzeciego skina, tego skina, to zapraszam do Nexe. Dam link w opisie. On tam nagra i to będzie chyba dopiero rano. Ja wrzucam w nocy, a dopiero rano będzie odcinek. Tego kupił? Czekajcie. Chyba tego czarnego kupił. Dobra, niech będzie, że kupił czarnego, tak mi się wydaje. Dlatego kupiłem detektywa. Zbierak nie podoba mi się totalnie. Takie 5 na 10 powiedzmy, jest zwykły, taki lupa powiększająca, taka zwykła. A lotnia jest ładna. Lotnię bym kupił, ale szkoda mi kasy na nią. Dobra, co jeszcze mamy? Bombowe barwy. Ekspert od uzbrojenia, bardzo ładny skin, też go mam. Czysta sól. Emotka. Z trzeciego sezonu chyba. O ile nie z drugiego. Porządek, zjawę, niektórzy mówią, że ładny kiwowy mi się totalnie nie podoba, i neonówkę, średnia lotnia. Czekajcie, jeszcze raz wam pokażę tą lotnię, czy dobrze widać poza kamerką. No nawet spoko to widać, lotnia spoko, nie będę przestały kamerki. I teraz tak, szafeczka, szybko lecimy, mamy detektywa i teraz te backblingi ogólnie są brzydkie i raczej nie będą pasowały do większości skinów, dlatego backblingów nie będę pokazywał. Pokażę wam tylko, jak wyglądają skiny z innymi backblingami. Czyli tak, pelerynka nie pasuje totalnie do zestawu, te plecaki też nie, tarcza chyba do płaszczu nie pasuje, nie, no flagi nawet, nie, ta peleryna, nie, nie, skrzydła. No i to jest chyba pierwszy skin, do którego skrzydła nie pasują w ogóle. Nie podoba mi się. Ten plecak pasuje. Nie. 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 Nie, 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 nie. To jest skin, do którego nie pasują plecaki. To jest skin, który będzie grany bez plecaków. Ale dobra, to było to, czy to? A, bo to jest to samo w ogóle. What? Dostaliśmy dwa takie same plecaki, tylko z inną karteczką. Dobra, powiedzmy, że to był zielony. Albo sprawdzę jeszcze na szybko. Tak, to był zielony. Lecimy. Pokażę wam to w lobby. Nie będę obrabiał tego odcinka znowu, ponieważ serio chcę iść spać, bo nie wstanę o 6 i będzie lipa totalna. Pokażę wam detektywa jako pierwszego skina. Co do ceny. Detektyw jest bardzo ładnym skinem, podoba mi się, za 1500, bez backblinga, super. Bardzo ładny skin, polecam i zaraz ocenimy sobie tą babeczkę. 1500 za takiego skina wydaje mi się, że to nie jest dużo, w porównaniu do innych skinów oczywiście, bo to 60 zł to jest dużo, to jest bardzo dużo. Więc zobaczymy sobie szybko w lobby go. No i ten skin jest ładny. Naprawdę, ten skin jest ładny, tylko bez plecaka. Ten plecak mi się bardzo nie podoba. Backblingi ogólnie 2 na 10 według mnie. Według mnie 2 na 10 te backblingi. To. No nie, backbling 2 na 10, skin takie mocne 8. Dobra. I weźmy sobie naszego detektywa, czy jak ona miała? Młoda detektyw? Zaraz zobaczymy dokładnie. Bo już te skiny mi się tak mieszają, gdzie ona jest.
Tu jest. Śledcza. To jest nasza śledcza. Weźmy z tą, z jej bugbingiem. I teraz tak, jak ona wygląda bez bugbinga w ogóle? Fajny skin. Powiem wam szczerze, fajny skin bez bugbinga. Ale wydaje mi się, że do niej będą pasowały bugbingi, ponieważ ona jest taka... Nie do końca, że tak powiem, ten płaszcz, w tym detektywie ten płaszcz przeszkadza i to jest takie trochę średnie, a tutaj widzę, że ona nie jest taka do końca wykończona, więc przydałoby się coś na plecki. Nagrywamy, nagrywamy, dobrze. Ten plecak na siłę by pasował. Tarcza? Chyba nie. Kurczę, to są pierwsze dwa skiny, do których tarcza nie pasuje według mnie i to jest troszeczkę lipa. Tu słabo, nawet ładnie, słabo. Nawet spoko. Nie. W ogóle bardzo słabo pasują stylistycznie do Fortnite'a te skiny. Według mnie. Ten plecak pasuje. Do obydwu skinów ten plecak pasuje. Od Asa przestworzy. Naprawdę fajnie wygląda. Nie. Nawet ok. Tylko, że te spodnie takie od garnituru jakby to... To nawet pasuje, bo biały kolor. Ale też nie, bo to jest Astro, a to jest detektyw. To nie. 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 Tak, to pasuje. To też będzie pasować troszkę, ale nie do końca. To pasuje bardzo. Ten plecak pasuje bardzo, naprawdę. I te dwa... Kurczę, czemu dali to samo? Czemu dali to samo? To jest tak słabe. Te dwa bugbingi są tak słabe, że to jest porażka. I ta tarcza pasuje. Ta tarcza jako jedyna chyba z tych... W sensie z tych trzech tarcz, bo te dwie są takie same. Więc te dwie pasują. Rupieciarz. O, rupieciarz pasuje, powiem wam szczerze, że to taki... Dobra, weźmy sobie z tym fioletowym. Zbieraka nie będę zmieniał. I teraz tak, włączę grę i chcę zobaczyć, co jeszcze w tym... Jak wygląda ten ostatni. Aha, i on ma inny plecak. I to jest fajne, że on ma inny plecak. Może go też kupię? Nie, jego nie chcę. Wziąłem detektywa. Tak, Nexe ma tego skina na 100%. On kupił tego skina i tego skina. Więc jeżeli chcecie zobaczyć tego skina w akcji, to zapraszam na kanał Nexe. Jest link w opisie, jak obiecałem. Tylko dam link do kanału, ponieważ idę spać, a on wrzuci te filmiki rano. Tak, rano. Dobra, jak ten skin wygląda? Ten skin jest też fajny. Ten skin jest też fajny. Bardzo fajny jest nawet, powiem szczerze. Tylko bez plecaka. Bez tego plecaka. Te plecaki w ogóle nie pasują. Czy ja nie trafiłem w niego? Dobra. No, ten skin bez plecaka także. Dobra. Wychodzimy. Ten skin... Też 8 na 10, też 8 na 10. Te skiny są ładne, tylko że tak jak mówię, bez plecaków pasują, same w sobie są fajne, bez żadnego, naprawdę bez żadnego, bez tego, bez tego, bez tego, bez tego, bez niczego stąd. Teraz tak, co do tego, ja bym nie kupował osobiście, jest za duże jest to kółko, za duże to kółko. Co do lotni, wolałbym pterodaktyla, zdecydowanie wolałbym pterodaktyla. I co do tego skina, to muszę się zastanowić, ale na pewno nie kupię go teraz. Muszę się zastanowić, zobaczyć, jak mi wypłata wyjdzie z tej pracy, bo teraz zaczynam nową pracę, więc jutro o 6 się dowiem, co i jak. Dzisiaj o 6. Zaraz o 6. Za chwilę o 6, dobra. Za chwilę o 6 się dowiem. I teraz... No nic, to wszystko. To wszystko. A, jeszcze te skiny wam pokażę, bo czasami pytacie mnie o to. Ten skin... To jest... O, ten plecak pasuje do tego. Aż dziwne. Bombowe barwy. Bardzo popularny skin, bardzo ładny, polecam go kupić. Wolałbym bombowe barwy kupić zamiast tej babeczki. Gdzie jesteś? Zamiast tej babeczki. Wolałbym kupić bombowe barwy, jeżeli miałbym wybór. Pamiętajcie, to jest tylko moja opinia. I ten skin jest świetny. Ten skin z połączeniem z... Z tym plecakiem. Wygląda super. Naprawdę super. Zobaczcie, to jest idealny zestaw. Naprawdę. I druga sprawa. Ten plecak z bombowymi barwami jest idealny. I do tego kill-off. W sumie nie pożegnam się jeszcze z wami. Pokażę wam
Pokażę wam jeszcze tego skina w lobby. Ponieważ wiem, że wielu z was go zna, a wielu z was go jeszcze nie ma, więc pokażę wam, jak wygląda z całym zestawem i sobie ocenicie go sami. Dla mnie bombowe barwy 10 na 10, jeżeli chodzi o skina za 1200, jest naprawdę świetnym skinem. Tamte skiny po 8 na 10, ale bez plecaków, czyli te plecaki w ogóle odejmują urody tym skinom, więc te plecaki po 2 na 10, serio, totalne 2 na 10. I kupiłbym sobie tego czarnego detektywa, w sensie tego drugiego, ale no nie będę, że tak powiem, plagiatu robił. Dlatego zapraszam was na odcinek do Nexe. Mam nadzieję, że doceni to i zobaczy, że po prostu uzupełniam jego odcinek, a on uzupełnia mój, nawzajem. No i co, bombowe barwy z całym zestawem, super, nie? Idealny zestaw to jest. To jest zestaw 10 na 10, jeżeli mamy te wszystkie trzy części. Dlatego polecam serdecznie. Dobra. Ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie suba na kanale, jeżeli jesteście nowi. Łapeczkę w górę dla zwiększenia zasięgu. I komentarz. Oceńcie te skiny. Druga sprawa, zastanawiam się nad tym, to wiem, że mało osób już zobaczy, bo jest po pożegnaniu. Zastanawiam się nad tym, czy nie robić czasami, jak już bym więcej na przykład dostawał pieniędzy z YouTube'a, bo zaczynam zarabianie i to nie są duże kwoty, ale coś tam zaczyna się kręcić. I jeżeli bym dostawał więcej pieniędzy, to wydaje mi się, że te pieniądze bym przeznaczył na to, że przy każdym odcinku ze skinami bym losował jedną osobę, która by tego skina wygrała, nowego skina. Więc dajcie mi znać, czy to jest dobry pomysł. I nie obiecuję wam tego, bo na razie jeszcze jest słabo i nie stać mi nawet na skina z YouTube'a, że tak powiem. Do tej pory, ile zarobiłem z YouTube'a, to mnie nie stać jeszcze na skina żadnego, więc to jest śmieszne. Więc dobra, ja się z wami żegnam, dziękuję wam bardzo, do zobaczenia, dobranoc.